Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu i kolejnej relacji na żywo ze świadkiem historii. Cały czas rozmawiamy, tutaj już drugie nasze spotkanie, rozmawiamy o wydarzeniach grudnia 1970 roku i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Bożeną Żwir-Blińską z domu Nadratowską, siostrą Stanisława Nadratowskiego, żołnierza zasadniczej służby wojskowej, którą to służbę odbywał między innymi w grudniu 1970 roku na ulicach Szczecina, który nie chciał strzelać do protestujących robotników i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Chcielibyśmy właśnie teraz porozmawiać z panią Bożeną. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Bożeno, jesteśmy teraz w takim, można powiedzieć, specyficznym miejscu. Jest przed nami tutaj ulica, znajdujemy się koło obecnej kaskady, a także teraz Akademii Sztuki. W tym miejscu stacjonował pani brat. Tak, w tym miejscu stacjonowała jego jednostka wojskowa i oni obstawiali zarówno bank PKO, który tu dawniej był, i kaskadę. I tutaj moi rodzice po raz ostatni przed godziną policyjną widzieli się z bratem, ponieważ byli dwukrotnie, rodzice i brat, żeby przynieść bratu gorący posiłek, kawę i herbatę i jeszcze do tego wędliny, bo brat dał znać, że tu stoją przez kolegów, których spotkał na ulicy, a mieszkali oni na Radogowskiej i stąd się dowiedzieliśmy, że w ogóle on tu stacjonuje. Bo każdy mówił, że na pewno wojsko młode siedzi w koszarach i na pewno nie są na obstawie Szczecina, co się okazało bzdurą. Czy pani też była tutaj w tym miejscu, żeby zobaczyć brata, czy tylko inna rodzina, czyli właśnie rodzice i ktoś jeszcze? Nie, my zostaliśmy w domu i była mama, babcia, tata i brat. A ja nie byłam, nam kazano zostać w domu i siedzieć i nigdzie nie wychodzić. Czy brat tylko stacjonował w tym miejscu, to znaczy jakby znajdował się tylko w tym miejscu, czy też na przykład po ulicach Szczecina przemieszczał się razem z wojskiem, żeby na przykład, nie wiem, pacyfikować robotników? Nie. Najpierw jego jednostka stacjonowała na Gumieńcach. Tam była taka restauracja dawniej, nie pamiętam jak się nazywała, i tam stacjonowali. I jak się zaczęły rozruby, to wtedy przeniesiono ich tutaj do obstawy. I oni między innymi też Pewek zabezpieczali i cały bank PKO i kaskady. Ten odcinek należał do nich, do zabezpieczeń. Czyli nie wyjeżdżał raczej na ulicę? Na ulicę na pewno nie wyjeżdżali, ale mieli patrole piesze. Czyli oni widzieli wszystko, co się dzieje i byli świadkami tego wszystkiego. Bo nawet w relacjach opowiadał mamie i tacie, co się działo. Co to były właśnie za relacje? O czym mówił? Mówił o kobiecie, która była w ciąży i z tramwaju jej pomagał wyjść w bardzo wysokiej ciąży. Bo tam rzucono do tramwaju gazy łzawiące i tam jakby jeden na drugiego leciał w tym tramwaju i brat jej pomagał, żeby wyszła. Niestety ta kobieta w ogóle zaprzeczyła temu. Powiedziała oczywiście, że miało takie zdarzenie, ale ona nic nie pamięta, kto jej pomagał, jak i co. Mimo wszystko ta młoda dziewczyna w tym okresie trafiła od razu do szpitala i tam niestety, ale urodziła martwe dziecko, co było między innymi na pewno przyczyną to wydarzenie w tramwaju. I my to wiedzieliśmy od razu. Mówił też, kto Pewek okradał, czyli milicja. Jak to on opowiadał? W jaki sposób to robili? Normalnie wchodzili i wynosili wszystkie artykuły, alkohole, to co najlepsze. To co w filmie powiedział
Pan Steć. Mówimy tutaj o filmie, który miał wczoraj premierę, tak. Filmie pani Joanny Pieciukiewicz dotyczącej właśnie tych wydarzeń. Tak, i to było prawdą, więc brat powiedział, że to nie wynosili absolutnie ludzie, tylko kradła policja i wnosiła do swoich tam samochodów, że tam się bardzo ładnie obłowili. Zresztą on bardzo brzydko krzyczał, bo powiedział, że policję ubrali w mundury wojska, w ich skóry. I teraz cywile nie wiedzą, kto to policjant, a kto to wojsko. I wszystko jest zwalane jakby na wojsko. Mówił też o potrąceniach. Amfibia jechała, wiadomo, nie zdążyła wyhamować. I też mówił o zabitych. Widział zabitych? Widział. O tym mówił. No ale trudno mi się do tego ustosunkować w jakikolwiek sposób, ponieważ historia tego nie wyjaśniła. Więc nie wiem, czy oni trafili jako ranni, tak? Może przeżyli tą masakrę, ale na pewno też byli poszkodowani, ale on też mówił o zabitych, więc trudno mi cokolwiek tak rodzicom przekazywał. Czy mówił też o tym, bo jest takie też zeznanie, czy mówił też, jakby pani mogła to potwierdzić, że rzeczywiście stwierdził w którymś momencie, że nie będzie strzelał do robotników? To był moment, kiedy wyszedł rozkaz, jeszcze byli w jednostce wojskowej i to zeznanie jest kolegów, że na sali, na której zbierali się, czyli jeszcze tam w jednostce na Kusłońcu, on głośno krzyczał, że nie będzie strzelał, tam pracuje jego ojciec, cała rodzina i koledzy, bo on też był stoczniowcem przed pójściem do wojska. Ile lat pracował wtedy w stoczni? On krótko, po zasadniczej szkole wojskowej do chwili wcielenia go do wojska. Czyli no, około 2 lat musiał pracować, nie? Czyli można powiedzieć, że żołnierze słyszeli te jego słowa. No musieli słyszeć, skoro są w zeznania. Zeznali, że głośno to krzyczał na sali, tylko zaprzeczyli jako jego dowódcy, że o niczym takim nie wiedzieli. Więc trudno, żeby koledzy w 71 roku nie pamiętali, tak? No to był bardzo krótki okres czasu. To było zaraz właśnie po tym, jak go odnaleźli. To nie były teraz czasy, kiedy było po raz drugi przesłuchanie, tylko to były czasy 70-71 rok. A w jakich okolicznościach rodzina dowiedzieliście się państwo o tym, że Stanisław nie żyje? Bardzo nietypowo się dowiedzieliśmy, dlatego że Scott podjechał pod dom, niby go szukać. A teraz z zeznań i z wszystkiego wynika, że oni już jak przyjechali do nas, to wiedzieli, że on nie żyje. I to dzięki nim, bo oni go przyjechali i szukali, że niby miał uciec, czyli dezercja, tak? Ale co dziwne, przyjechali go szukać i to też jest w zeznaniach potwierdzone, że tak było i nie chcieli wyjść do domu, bo mama ich zapraszała, żeby zobaczyli mieszkanie, nawet ich do piwnicy zaprowadzi, ale oni nie chcieli. Oni wszystko załatwili w korytarzu. I jeden z nich na sam koniec tej rozmowy popłakał się i powiedział, proszę państwa, to nie z naszej winy. I od razu pojechali. Czyli tak jakby coś zasugerował. Zasugerował. Już mama, tata, nie spaliśmy wszyscy całą noc. Skończyła się godzina policyjna, chyba policyjna wtedy była. I tata pojechał z najstarszą siostrą go szukać, co się dzieje. I tu przyjechali właśnie? Tu przyjechali, tam właśnie pod kaskadę, spotkali jakiegoś wysoko postawionego żołnierza rangą. I ten zaczął najpierw na tatę krzyczeć. No ale
Później się uspokoił i tylko powiedział, że brat nie żyje. Skierował tatę do innego, jakiegoś dowódcy i tylko prosił, żeby to nie wyszło, że to on powiedział, bo on ma dzieci i rodzinę. Tata poszedł do tamtego. Znowu było, że najpierw krzyki, ale później faktycznie. No i powiedział, gdzie, co i jak, tak? No właśnie, teraz się już zbliżamy do bramy kamienicy na ulicy Kaszubskiej. Tutaj już za chwilę do niej podejdziemy, bo to jest właśnie ta brama i to miejsce, gdzie zostały znalezione zwłoki pana świętej pamięci Stanisława Nadratowskiego. Tutaj w podwórku znalezione zostały jego zwłoki. Może spróbujemy wejść. O, okazuje się, że możemy wejść do środka. W podwórku zostały znalezione jego zwłoki. Ponoć tam był mur i w tym murze była wnęka, przez którą niby on miał przechodzić, tak? Zobaczymy, czy możemy wejść dalej. Na pewno. Możemy, także jeszcze tu wejdziemy. Znaleziono go tutaj, gdzie stoją te garaże, bo tu była jedna taka płot był z cegły, tak? I ta wnęka. I co najdziwniejsze jest w tym wszystkim, że zdjęcia tutaj, z tego miejsca, gdzie zwłoki znaleziono, zupełnie inaczej mówią niż w dokumentach. Bo brat leży. Podejdźmy jeszcze tu bliżej. Leży nie w płocie, w którym niby miał przechodzić, tak? Tylko leży za płotem po tej stronie. Czyli to był taki płot, tak? Tak, tu był płot, tak jak ten płot widać, tak? To był cały płot, a teraz tu stoją garaże. I on leżał pod płotem, brat. I na zdjęciach widać, że każdorazowo w innej pozycji. Ale to była pozycja, na przykład leżał twarzą do ziemi? Nie twarzą do ziemi, leżał na plecach. Każdorazowo inne położenie broni na ciele było. Inne położenie ciała. I pytałam pana prokuratora, który był w tym okresie i on właśnie tutaj prowadził sprawę brata z wojska i pytałam go, czy jak to jest możliwe, czy pan widzi te zdjęcia, że każdorazowo inaczej są ułożone zwłoki. On się zdziwił i on mówi, że on nie wie. Takich rzeczy się nie robiło, a nie wie, jak to się stało, że każdorazowo inaczej umieścili zwłoki. Że to poza nim. Ja mówię, no dziwne troszeczkę, że w tym okresie pan tego nie zauważył. No i to było jego zeznania teraz, no 2 lata temu, tak? Że on nic nie pamięta i w ogóle. Kiedy odbył się pogrzeb i jak wyglądał? Czy nie było z tym pogrzebem problemu? Bo generalnie praktycznie wszystkie ofiary grudnia 73 nie były chowane nocą. Akurat z brata pogrzebem nie było problemu, bo początkowo nawet zgodzili się, zgodziły się władze wojskowe, że pogrzeb będzie, zwłoki dostaniemy do domu, a następnie do kościoła. I takie, tak miało być. Niestety inaczej się stało. Wiedzieliśmy, że w nocy chowają i wszędzie dawali mamie samochód, zabezpieczali, bo w tym okresie nic nie jeździło, więc zawozili tam mamę na ku słońcu, żeby załatwić miejsce, trumnę i tak dalej. Mama nie chciała się zgodzić, żeby w mundurze go chowali, ale oni na to napierali, że on był w wojsku, no i ma być pochowany tak jak żołnierz. Moja mama się na wszystko już godziła, tylko żeby zwłoki były wydane nam i żeby go pochować. Bo wiedzieliśmy, co się w ogóle dzieje, tak? Więc zaproponowali nam później, że pogrzeb się odbędzie po świętach. Na co mama nie wyraziła zgody. Powiedziała, nie,
to ja już zwłok nie weźmiemy, będą zwłoki w kaplicy i pogrzeb się odbył 23 kwietnia, grudnia, czyli przed Wigilią. Stocznia odmówiła nam autokaru. Więc... Jak pani myśli, dlaczego? No bali się chyba. Pogrzeb, dlaczego oni chcieli pokazać? Władza chciała pokazać, tak po kilkunastu latach myśląc, tak, że po ich stronie też były ofiary. Dlatego robiono wszystko, żeby pokazać, że od nich też zginął żołnierz, są ranni. To była ich gra po prostu. Teraz tak po wielu latach można powiedzieć. Trumna była przywieziona do kaplicy, była zabita gwoździami, żeby nie otwierać. Najpierw nie było warty honorowej niczego. Znalazły się obcęgi, szybko trumnę otwarto. I po otwarciu tej trumny od razu się znalazła kompania honorowa, została przewieziona. SBC czuwali nad wszystkim, nie wpuścili wszystkich ludzi w ogóle do kaplicy. W większości stali na zewnątrz ludzie, bo to był bardzo duży pogrzeb. To nie był mały pogrzeb, bo samych ministrantów było około 50, tak? Dwóch księży, stoczniowcy. Koledzy, rodzina nasza, która liczyła wtedy 50 osób, to nie jest tak mało, więc to był bardzo duży pogrzeb. Po otwarciu tej trumny okazało się, że mój brat jest cały czarny, czyli pod nosem, tutaj przy ustach, wszystko miał czarne, taka maść. Tłumaczą teraz wszyscy, że tak się dzieje po wybuchu broni, tak? Że te pociski takie rzeczy zostawiają, chociaż w sanitarce tego nie było w ogóle, tak? Był czysty, biały, a w trumnie się okazało, że nagle czarny. Czoło miał szyte, tak jak świniaka się szywa na okrętkę. Tata podniósł głowę i powiedział, proszę, co Polska Ludowa zrobiła mi z synem. No i położył go. Moja mama wyciągnęła chusteczkę białą, którą mu przykryła głowę, żeby nie oglądać tak straszliwie rozwalonej głowy czaszki. Zniekształconej. Więc no każdy tu był załamany, to co zobaczyliśmy. Ja jako mała dziewczynka, to w ogóle to mi się... Ile pani miała lat wtedy? Miałam wtedy 10 lat. Nie było psychologów, niczego, tak? Więc jak ja zobaczyłam brata, ja myślałam, że to kukła jakaś leży, bo ja po prostu go nie poznawałam. Coś czarnego, poszywanego, tak? No i jeszcze ciocia wzięła mnie do trumny i kazała mi go całować. No więc, taki zwyczaj. Tak, więc do dzisiaj czuję ten lód na ustach, bo on był bardzo zimny z tej lodówki. Trauma pozostała mi do dzisiaj. Ja pamiętam wszystko, co się wydarzyło w tej kaplicy, tak? Więc to jako małej dziewczynce mi zostało. 28 stycznia 1971 roku, tak, stwierdzono, że pani brat został, znaczy zginął w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Rodzina w to nie wierzy. Absolutnie w to nie wierzymy i nigdy nie uwierzymy, ponieważ brat jak spotkał się z rodzicami, prosił o przywiezienie choineczki, jakby nie dostał przepustki do domu. Więc normalny człowiek tak się nie zachowuje, który by chciał popełnić. Uspokoił się, że wszystko jest okej, tak, że w stoczni jest spokój, że nikt nie zginął z bliskich. Więc on tutaj naprawdę nie miał, moim zdaniem, i całej rodziny. Nawet nie myślał o tym, żeby cokolwiek sobie zrobić, tak? Ponieważ osoba, która myśli o samobójstwie, to w ten sposób nie rozmawia i nie każe przynosić takich rzeczy sobie i nigdy w to nie uwierzymy. Po prostu, tak jak teraz było dochodzenie,
to prokurator Osiński wykazał kupę błędów, kupę zaniedbań przy prowadzeniu śledztwa w 70 roku, że on nigdy nie widział tak przeprowadzonego śledztwa, żeby nie przesłuchać ani tutaj sąsiadów. Tam nie był nikt przesłuchany oprócz kilku osób. Żołnierzy zwłaszcza. Kilku żołnierzy i to mówię żołnierzy, którzy tak naprawdę no, mówili o tej sali, tak, ale później nikt nikogo nie widział. Co dziwne, rozmawiając z dowódcą po tylu latach, dla mnie było dziwne. Dowódca został od razu jego bezpośrednio odsunięty od sprawy. Nie pozwolono dowódcy przyjść na pogrzeb, nawet brata. I co on znamiennego powiedział? Że jego przywieźli, bo on w tym dniu był, odpoczywał na odpoczynku i kto inny był dowódcą brata, ale przywieźli go, żeby rozpoznał, czy to są zwłoki. I zeznał, że jak go zobaczył, to od razu powiedział, że to nie było samobójstwo. Niestety. I to, ani nieszczęśliwy wypadek. Tak. To mu zupełnie na co innego wyglądało. Zresztą jego zeznania świadczyły jeszcze na tyle, że coś nie tak, bo powiedział, że zupełnie inaczej brat był położony, że miał spodnie ściągnięte. Co dziwne, w zeznaniach nie znaleziono łusek. Jedna łuska, gdzie druga łuska, o którą niby mówią, że z dwóch, tak, był postrzał. Nie zbadano, czy to była łuska faktycznie z tego karabinku. Wiele można napisać, tak? Nie przesłuchano świadków. No nic. Nic nie zrobiono. Moim zdaniem wszystko zamietli pod dywan. Byli to no, komuchy bardzo mądre i wiedzieli, co robią. Później jeszcze przy ekshumacji tak samo. No jak to? Ziemia zjadła, tak, połowę czaszki, tylko ta, która nas interesowała, a druga połówka została nieruszona. To jest niemożliwe dla mnie. Chusteczka, którą miał głowę przykrytą, została nieruszona. Chusteczka z materiału. A to, co nas interesowało, czyli ta część czaszki, w ogóle jej nie było. W ogóle nie ma. To, co nas interesowało, czyli to, co najważniejsze. I to może potwierdzić i wszyscy jednocześnie patamorfolodzy, którzy badali jego ciało. A proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jakim człowiekiem był Stanisław Nadratowski. Wiemy już, też sam sprawdzając biogram, wiem, że też był taką mocno uduchowioną osobą. To znaczy brat był bardzo ciepłym człowiekiem. On był ministrantów, grupę miał pod sobą, którą prowadził. Bardzo był związany z kościołem. Który kościół? Kościół Stanisława Kostki, matki Teresy Kalkuty. On tam wszystko załatwiał dla księży. Trzeba było dojechać do Gorzowa, bo kiedyś tam był biskup. I on jeździł, różne dokumenty zawoził. Stworzył drużynę piłkarską, gdzie prowadzili rozgrywki. Więc ta drużyna piłkarska prowadziła rozgrywki. Jeździł z ministrantami na wycieczkę do miejsc świętych, czyli Częstochowa i inne miejscowości. Bardzo był lubiany. Jego traktowali jako ojca. Ale w domu też był takim bratem, że potrafił wyegzekwować od rodzeństwa. Był kochanym bratem. Pierwsza jego wypłata to na przykład kupił mojej siostrze kurtkę ładną, spodnie, zegarek, cukierki, słodycze dla nas. Pamiętał o każdych uroczystościach. Mamie na przykład przywiózł już wcześniej, u koleżanki schował serwis piękny do kawy, bo miała 9 grudnia imieniny.
a on już w wojsku był, tak? Takiego pięknego konia też przywiózł i Juan na nim siedzi. Dla każdego miał jakiś drobiazg. On nigdy nie zapomniał o żadnej uroczystości. A my na przykład, jak zabrali go do wojska, co niedzielę jeździliśmy do niego. Nasz już dowódca miał dosyć, bo zawsze gromada u niego ludzi była w tej świetlicy. No my nie byliśmy tacy potulni. Wiadomo, małe dzieci to biegały, nie? I dlatego mówię, nie byli też bardzo z tego zadowoleni. No poza tym, no, brat myślał o pójściu do zakonu. I dzień przed Wigilią, czy przed pogrzebem, przyszły papiery, że został tam przyjęty i co ma ze sobą zabrać. Gdzie dokładnie? To było w Krakowie, na Skałce. Taki ścisły klasztor, gdzie rodzice by go nie mogli widzieć. Raz w roku tylko i to takiej kaplicy by go tam mogli zobaczyć przez kraty. I jakby umarł kiedykolwiek, to byłby w tej pochowany już tam w tym klasztorze. Rodzina. W krypcie. W krypcie. I by rodzina nic do niego nie miała. Moja mama bardzo rozpaczała. Hołówka, proboszcz, od tego go bardzo powiedział, chcesz iść, chłopie, idź, ale do innego. Ale tam jest tak ścisły, no ale on zawsze, mówię, chciał na swoim postanowić. Zresztą na przykład nie wolno było w wojsku nosić łańcuszków z boziom. A u niego dostał ten łańcuszek z Panem Jezusem, z krzyżykiem i to widać nawet na zdjęciach, nigdy go nie ściągnął, nigdy. I za to miał też problemy między innymi w wojsku, no bo jak katolik, modli się i w ogóle. No to było nie do pomyślenia, ale on zawsze miał swoje zdanie, zawsze. Jeszcze na koniec już naszej rozmowy. Czy poznamy kiedyś prawdę o śmierci Stanisława Nadratowskiego? W tym sensie, że wreszcie znajdą się osoby bądź dokumenty, które po prostu jednoznacznie powiedzą o tym, co się wydarzyło. Pan prokurator powiedział, że miejmy nadzieję, że ktoś przed śmiercią ruszy go sumienie i zezna, że widział to, ewentualnie to zrobił. Że liczmy na łódź szczęścia, bo nic innego nie można już zrobić. Dziękuję bardzo. Z nami w dzisiejszym programie, naszym spotkaniu w relacji była pani Bożena Żwirblińska z domu Nadratowska, siostra ofiary grudnia 1970 roku. Stanisława Nadratowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia i zdrowych i wesołych świąt życzę dla każdego. Czego również Państwu życzymy. Wesołych świąt.